Cześć, siemanko, gram w Hammerwatch w wersji beta. To będzie taka krótka recenzja tej gry. Nie wiem, czy ona będzie miała z 5 minut nawet. Czyli tak, o grze. Grę można grać w trybie kooperacji na multiplayerze. Gra posiada 4 klasy. Warlock, Paladin, Wizard, Tank. Gra, postacie różnią się skillami, jak i życiem i maną. Gra ma tryby kampanii i inne. A w grę można grać na jednym komputerze w 4 osoby. Zacznijmy sobie grę. Ja gram Brangerem, tak jak zawsze. Gra o grze. Grafika tej gry to pikselowa. Jest pikselowa. Ja lubię gry pikselowe. Więc no. Mnie to jak najbardziej nie przeszkadza i nie przeszkadzać będzie. Pozbieramy sobie monety. Dobra. Także przechodzimy jakiś dungeon. Gra jest, moim zdaniem, pomysł jest na grę oryginalny, bo nie ma chyba drugiej gry, w której pikselowej, w której przechodzimy dungeon. Chyba, że jest, to ja się mylę. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? W grze znajdziemy takie rzeczy jak sekrety, pułapki, które są osadzone randomowo właśnie w takich skrzynkach. Pułapki to jest praktycznie bomba, taka bomba jedna, która może nam zadać duże obrażenia. A co do gry i zapisów w grze, no to chyba raczej nie można zapisać w tej grze. To jest duży minus gry. Tak, minus. No. Co jeszcze jest takim minusem? No ta grafika dla fanów naprawdę gier pikselowych o słabej grafice. Naprawdę jedna. Fajniejszy, jakie widziałem gry pikselowe. W grach pikselowych. Są momenty w grze, w które możemy praktycznie iść i obwymijać wszystkie stworki, jak teraz. Podłożyć, nie wiem, bombę. Oczywiście grałem z Rangerem. Bo u Paladyna to wystarczy zrobić szarże i wszystkiego nie ma. W grze mamy różne chyba skille, o ile się nie mylę, tak. W grze mamy różne skille. A sterowanie jest banalne. Czyli sterowanie wchodzą, wsadem się chodzi, strzałkami się wykonuje skille. Jedno chyba z prostszych sterowań. I dosyć wygodne. Nie powiem, że nie, bo wygodne jest. A w grze zbieramy też monety, kryształki i jabłka. Jabłka to jest regen życia. Monety. Dzięki monetom będziemy mogli kupić u sprzedawczyni, która jest praktycznie pod końcem każdego etapu. A więc to był Hammerwatch wersja beta. A jestem Gabu. Lajknij, subnij. No i cześć.